Klima z Paula Wiczakuna. Jest to tyle, co prawdopodobnie zebrałby na różne spotkania z 5 lat poprzednich. Tak razem z zarobkiem, żeby było w sumie tyle, co dzisiaj. Serdecznie witam na tym spotkaniu księdza majora Mateusza Hebdy, naszego rodaka, kapelana prezydenta i kapelana kompanii honorowej Wojska Polskiego w Warszawie. Ten tydzień, dokładnie te 2 tygodnie, to chyba były najgorsze tygodnie mojego życia. Pewnie wielu osób, które poważnie podchodzą do tych spraw najważniejszych. Więc jako odstępuję od swojej zasady, od powziętego postanowienia. W zasadzie ten temat, co proboszcz tutaj powiedział, to co się działo, wszyscy widzieli. Media wyjątkowo, można powiedzieć, że nie tyle rzetelnie, co dokładnie pokazywały, bo było co widać, było co pokazać, coś innego, aż czasami do przesady. Pokazywano to, czego nie każdy chciałby zobaczyć. To samo odnosi się do internetu, gdzie pojawiły się przez to prawda krótki czas zdjęcia. Nie wiem jakim sposobem, ale zdjęcia, których tam być nie powinno. Jeden z moich znajomych prokuratorów powiedział, że nie oglądał różne zdjęcia, ale te jak oglądał, to wolałby ich nie widzieć. Dotyczyły oczywiście tych osób, które w Smoleńsku zginęły. Znaczy jest taka z jednej strony, no tutaj, że mogę mówić, bo co tutaj ukrywać, kilkanaście osób, które teraz chodzimy, dostaliśmy od Pana Boga drugą szansę. Mieliśmy lecieć tym samolotem. Ja, Pan Minister Łopiński, Pani Zosia Gust, którą już na liście uśmiercono i jeszcze parę innych osób, ale tylko ze względu na to, że była to 70. rocznica i wiele osób jeszcze nie było w Katyniu, a myśmy już tam byli z Panem Prezydentem, więc najkrócej mówiąc, nie pchaliśmy się do samolotu, żeby nie zastępować. No to jakiś plan na Pana Boga tam jest. No, mówią, że grzesznicy jeszcze mają szansę, żeby coś dobrego zrobić. Wszyscy mówią, że zginął prezydent Polski. Ja i tam przynajmniej część osób tego bliskiego otoczenia wcale nie uważamy, że zginął prezydent Polski, ale że zginął nasz prezydent. Prezydent, z którym no, spędziliśmy dużo czasu. Ja chyba najmniej z nich wszystkich, bo tam doradcy znali się po 20 lat, kiedy współpracowali i dłużej. Następstwa, no to już można było zobaczyć w telewizji. Ja tylko przy tej okazji chciałbym takie jedno świadectwo z życia naszego pałacowego przekazać. O czym za życia nie zawsze się mówiło, bo prezydent nie był skory do tego, żeby takie informacje przekazywać, bo był bardzo skromnym człowiekiem, któremu bardzo niewiele potrzebne było do życia. Nieproporcjonalnie do zajmowanego czy piastowanego urzędu. Ale taka wydarzenie jest nie jedno, ale w zasadzie każde wydarzenie z niedzielnej Eucharystii, z naszej kaplicy pałacowej. Bardzo skromnej, prostej. Msza Święta zawsze była prosta, bez jakiegoś przedłużania, bez uzewnętrzniania czegoś, co nie jest konieczne. Zawsze o godzinie 13 odprawiano, jak tylko prezydent był w pałacu, a nie wyjeżdżał w jakąś podróż służbową poza granicę Polski. I co ciekawe, no, Eucharystia jak każdą niedzielę. Ale po Eucharystii postawa prezydenta mogłaby zawstydzić niejednego z nas. Nawet księży, biskupów i świeckich pewnie każdego. Rzadko się zdarza, żeby po mszy świętej, chociaż tego nas uczono przecież do pierwszej komunii, żeby czynić adorację, przynajmniej te 10 minut pozostawać w świątyni. Prezydent nie zostawał 10 minut po mszy świętej.
Minimum 45 minut po każdej mszy świętej sam w kaplicy był zwyczaj taki, że wszyscy wychodzili już, ochrona wychodziła, ja nie wchodziłem później po zakończonej mszy świętej. Po 45 minut do godziny przynajmniej sam na swoim klęczniku za filarem klęczał i modlił się w samotności. Jeśli był brat Jarosław, to to samo, każdy w swoim miejscu, identyczna sytuacja. Nie chciał, żeby o tym mówić tak, jak to było, bo to uważał, że to jest jego prywatna sprawa. Bardzo lubił mszę właśnie w pałacu z jednego powodu, że nikt mu nie błyskał przed oczami w czasie mszy świętej, że nikt nie biegał z kamerą, jak on się chciał pomodlić, uklęknąć, że nie robiono z tego sensacji. Większość niedzielnych mszy świętych było takimi mszami prywatnymi w kaplicy pałacowej. To jest chyba najważniejsze doświadczenie, jakie ja zauważyłem i jakiego doświadczyłem, kiedy tam byłem. Czasami, na początku szczególnie, kiedy człowiek miał jeszcze następne msze w katedrze, to było takie niespotykane, bo trzeba było się później spieszyć. Ale tę godzinę trzeba było po mszy świętej doliczyć niejako do trwania mszy świętej, więc faktycznie msza święta trwała 2 godziny, w każdą niedzielę. Jeszcze jedno doświadczenie chyba ważne dla nas tutaj w Brzeszczan. Ostatnim miejscem, ostatnim miastem, które w Polsce prezydent odwiedził, to było Brzesko. Ostatnie spotkanie z można powiedzieć, z obywatelami. To było spotkanie na naszym rynku. Później były plany, ale nic już z tego nie wyszło. Miała być Lipnica, ale zachorowała mama i Lipnicy prezydent nie był. Więc jest to też pewnie dla nas symbol. Jeszcze trzeci, to ksiądz proboszcz wie. Przy trumnie prezydenta i później kaplicy i później na miejscu, gdzie stała trumna, cały czas paliła się nasza świeca Jakubowa, która została ofiarowana prezydentowi, jak był tutaj w naszym mieście. Dokładnie skończyła się palić w momencie pogrzebu na Wawelu. Także to jest parę takich symboli Brzeska związanych z tymi dniami, o których chyba byśmy nie chcieli bardzo wspominać i przeżywać ich na nowo. Na pewno teraz funkcjonuje już takie określenie, że to były takie nasze rekolekcje, taka nasza wielkanocna droga krzyżowa. Chociaż myślę, że prezydent nie bardzo by się chciał z tym zgodzić, bo on nie lubił używać co do swojej osoby tak wielkich słów. Dla niego wielkie słowa i wielkie czyny odnosiły się do historii. Co do gospodarki, czy do innych spraw, to już niech zajmą się tym eksperci. Natomiast co do tożsamości naszej narodowej, do naszej pięknej historii, przywracania pamięci o wielkich naszych przodkach, szczególnie o powstańcach, o tych, którzy walczyli w czasie II wojny światowej, o tych, którzy zginęli w Katyniu, symbolicznie tutaj, no i Miednoje, Charkowie i tych wszystkich innych miejscach kaźni i tych miejscach, które dopiero teraz wychodzą na jaw, o których się dowiadujemy, które jeszcze nie do końca są zbadane. I współczesna nasza historia ostatnich 10 lat, tych wszystkich, którzy przyczynili się, że Polska jest taka, jaka jest. I to chyba to były 3 takie elementy, które mogły, czyli najbardziej charakteryzują prezydenturę, która w taki sposób, a nie inny, się zakończyła. Od 10 zapanowała w Warszawie taka atmosfera, można powiedzieć, zwiększonego patriotyzmu. Nie tych wcale, co się wypowiadali w telewizji, którzy
bronili różne łzy i w wywiadach wspominali, ale liczyła się ten patriotyzm tych ludzi, którzy przed pałacem stali. Stali po 11, 12 i czasami więcej godzin, żeby na te parę sekund wejść do pałacu i oddać ostatni hołd, czy też pomodlić się. Bo w naszej kaplicy pałacowej już od niedzieli, od 8 rano do godziny 22, 23, przez wszystkie dni aż do pogrzebu trwała modlitwa różnych zgromadzeń zakonnych, wspólnot parafialnych. Cały czas niezmiennie była tam grupa osób, która się modliła. Najpierw przy trumnie pana prezydenta i pani Marii, a później już w kaplicy, kiedy trumny były przeniesione do sali kolumnowej pałacu, tej najważniejszej, gdzie działy się, myślę, że dalej będą się dziać najważniejsze wydarzenia związane z życiem naszej ojczyzny. Dlatego to jest ważne. Ci ludzie, którzy czekali w tych kolejkach, ci harcerze, strzelcy, zuchy, którzy przez 24 godziny na dobę pomagali ludziom w różnym wymiarze, aby każdy mógł spokojnie się modlić, oddać hołd, złożyć to ostatnie pożegnanie, nawiedzić Pałac Prezydencki. To są wydarzenia ważne w naszej historii, zapisały się. I one są dużo ważniejsze niż to wszystko, co działo się na ekranach telewizji, na łamach gazet, w spotkaniach tych wielkich tego świata, którym udało się przeżyć, bo nie polecieli. Więc to jest chyba najcenniejsze, co się w pałacu wydarzyło przez cały ten tydzień od momentu, kiedy ciało pana prezydenta przyleciało do Polski, do momentu, kiedy wyjechało do Krakowa. W zasadzie nie ma więcej o czym mówić. Było wiele, dużo modlitwy, dużo łez. Mam nadzieję, że ta lekcja nie zostanie szybko zapomniana przez nas wszystkich. Jeszcze raz za modlitwę bardzo, bardzo dziękuję i również dziękuję za to ci wszyscy, którzy byli współpracownikami pana prezydenta, którzy teraz są i próbują dalej prowadzić to dzieło, które zostało tak nagle przerwane. Ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję księdzu Mateuszowi. Tak jak mówił, gdy powiedziałem, prosiłem na początku, zrozumiałem, że do tego wracać jeszcze raz, kiedy był tak blisko tego wszystkiego, nie jest tak prosto i łatwo. Ale zgodził się tą chwilę być z nami i przybliżyć to, co najbardziej istotne dla nas ludzi wierzących i właśnie tą postawę tego człowieka, prezydenta, jego właśnie pobożność, duchowość, to zauważenie każdego człowieka, to dla nas jest po prostu najważniejsze. Szkoda, że tak wielu Polaków dopiero teraz to zobaczyło i zrozumiało, że tego nie widzieli wcześniej. Nie widzieli dlatego, że nie chcieli widzieć, bo przecież to można było zauważyć. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. Księże proboszcz, to spotkanie dzisiaj z księdzem kapelanem pana prezydenta odbyło się w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej, które organizowane są tutaj w Brzesku. Proszę powiedzieć troszeczkę o specyfice, o historii tych Dni Kultury Chrześcijańskiej. Jak zrodził się ten pomysł? Te dni rozpoczął już mój poprzedni ksiądz Zygmunt Bochenek. One zawsze miały miejsce na jesieni. Ze względu na to, że ta jesień to jest właśnie i zimno, i dzień krótki, przełożyliśmy je na wiosenne dni, właśnie na maj. Cały maj jest, kiedyś to się nazywało Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, myśmy to rozciągli na cały miesiąc i w każdym tygodniu coś ciekawego chcemy zaproponować ludziom. Taki sens Dni Kultury Chrześcijańskiej, które są w większych ośrodkach w naszej diecezji religijnych, one się odbywają. Do kogo kierowane są te przedsięwzięcia w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej? Do wszystkich. Do wszystkich, bo jest i na naszym portalu informacja, cały program jest podany,
na waszym się już też znalazł. Cały program już patrzyłem dzisiaj, więc to jest, z ofertą wychodzimy dla wszystkich. Jest zawsze jakiś temat wiodący, ale oprócz tych tematów wiodących są także jakieś inne ciekawe tematy, no, czym możemy ludzi zainteresować. Co w takim razie warto zobaczyć, warto wysłuchać w ramach tych Dni Kultury Chrześcijańskiej w tym roku, jeszcze w maju? On jest pod kątem, te Dni Kultury Chrześcijańskiej są pod kątem jakubowym, bo to jest rok świętego Jakuba i tak chcemy wyakcentować. Będzie ciekawe spotkanie 15 właśnie na temat dróg świętego Jakuba. Tu taki doktor Franciszek Mróz, który jest w Bractwie Jakubowym, który jest wykładowcą na Podchłańskiej Szkole Wyższej oraz na UJ-cie z Wydziału Geografii i Religii. Chcę przedstawić właśnie drogi jakubowe, które są w Polsce. To będzie ciekawy taki wykład. Zaprosiłem także ojca i syna, dwóch pielgrzymów z Tuchowa, którzy przeszli cały szlak w bardzo krótkim czasie, w 19 dni. Taki będzie multimedialny wykład ich, trudno nazwać wykładem, takie ich przeżycia z tej drogi jakubowej. Bardzo ciekawe, już ich wcześniej słyszałem. Zakończeniem dni chrześcijańskiej, tej dni chrześcijańskiej kultury będzie koncert organowy na tych nowych właśnie naszych organach jakubowych, które właśnie niedawno żeśmy je zamontowali. I jeszcze te dni przeplatają się troszeczkę i łączą z odpustem w parafii w Szczepanowie. Tak. Proszę powiedzieć, które z tych wydarzeń się tutaj będą łączyć i jak to będzie wyglądać? To tradycja nasza pielgrzymka, tak jak wspomniałem, pierwsza pielgrzymka, pierwszy raz pójdziemy do Szczepanowa szlakiem muszli, czyli szlakiem, drogą świętego Jakuba, jest odgałęzienie od głównej drogi jakubowej, jest odgałęzienie, to taka będzie, my zawsze tą drogą chodziliśmy, tylko teraz ona już nazwana jest drogą świętego Jakuba, no centralną uroczystość, jesteśmy wszyscy zaproszeni, są poszczególni przedstawiciele z naszej parafii, z miasta, tam biorą udział w tej centralnej uroczystości w sobotę. Później, no, chociażby ten festyn rodziny, która szkoła katolicka organizuje, to jest, która nosi imię świętego Stanisława, to wszystko się w jakiś sposób wiąże. Nawiązuję do Stanisława, no jest tak blisko, maj to tak mocno wyakcentowany Stanisław, który można powiedzieć naszym sąsiadem jest tutaj. Księże proboszczu, jeszcze w ramach tego roku jubileuszowego, roku świętego Jakuba, co w Brzesku już po maju, co dalej w ciągu roku będzie się działo takiego ważnego? No maj, przede wszystkim lipiec, nie maj, bo to już lipiec będzie, to będą dwa dni takiego świętowania wielkiego tutaj, takie można powiedzieć centralne obchody roku jakubowego w naszym mieście. 24 maja w sobotę będzie uroczysta konsekracja nowej części kościoła, który po 30 latach się nie był konsekrowany i wtedy będzie uroczyste ogłoszenie świętego Jakuba patronem naszego miasta. Ta droga była dość taka długa, bo to uchwała Rady Miasta przedłożona biskupowi, biskup przedkłada taką uchwałę na konferencję Episkopatu Polski. Tam musi otrzymać placę do wszystkich biskupów. Później z tym zwraca się znowu do Kongregacji do Spraw Świętych w Watykanie. Dopiero przychodzi specjalny dokument, który zezwala na to, żeby Jakub był ogłoszony jako patron całego miasta. To będzie 24, 25, to jest już niedziela, centralne uroczystości jakubowe, bo to jest jego dzień. To będzie taki dzień dziękczynienia właśnie za, no, przede wszystkim za tą opiekę Jakuba nad miastem, za to, że patronat otrzymaliśmy naszego miasta i będzie takie oficjalne wtedy otwarcie drogi świętego Jakuba, tej Via Regia, która prowadzi z Korczowej do Krakowa i łączy się z pozostałymi drogami.